Pełnobranżowa oferta projektowa ma obejmować szereg prac zmierzających do tego, aby w końcu wyremontować Adabar i przekazać go do dyspozycji kołobrzeskiej młodzieży. Czyli aby stał się takim ośrodkiem, w którym młodzież będzie chciała spędzać swój wolny czas, ośrodkiem, w którym będą mogli utalentowani młodzi kołobrzeżani, nie wiem, przedstawiać swoje prace, będą być może jakieś małe koncerty urządzane, na pewno młodzież będzie chciała decydować o tym, jaka będzie oferta w Adabarze. Tak jest rzeczywiście. No co zamierzamy zrobić? Otóż w naszej specyfikacji ujęliśmy przede wszystkim, tak jak powiedziałam, pełnobranżową dokumentację. Na pewno chcemy zrezygnować z tego wejścia, które jest do Adabaru. Wejście do Adabaru ma zostać całkowicie przebudowane. Sama ta dobudówka chluby nam tutaj w centrum miasta nie przynosi. Koncepcja była taka, że będzie zlikwidowane to pomieszczenie. Wobec tego w innym miejscu muszą być wyznaczone toalety. I chcielibyśmy również rozwiązać problem związany z komunikacją. Jak Państwo wiecie, winda, która znajduje się w tej chwili wewnątrz ratusza, okazuje się, że są możliwości techniczne do tego, aby ona zjeżdżała jeszcze piętro niżej i skomunikowała nam ten obiekt od strony chociażby pod kątem osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza ruchową. Więc i są takie możliwości, dostaliśmy opinię firmy, która wykonywała tą winę i to również jest w tym zapytaniu ofertowym ujęte. Przed rozpoczęciem remontu mają być przeprowadzone badania mykologiczne, które są niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników. Wymianie musi ulec także cała instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna. No i wykonanie wszystkich prac, które są opisane w programie prac konserwatorskich, bo ten program jest przygotowany, więc to będzie musiało być spójne i zgodne. Dokumentacje, czy tak jak powiedziałam, wpłynęły 4 oferty. Będziemy jeszcze z tą firmą, która wygra ten konkurs, będziemy jeszcze w kontakcie, będziemy rozmawiali, ale na pewno docelowo chcielibyśmy, aby ta dokumentacja była przygotowana, aby w przyszłym roku wreszcie rozpocząć prace już remontowe. Młodzież czeka na to miejsce. Historycznie przez pewien okres czasu młodzież również miała ten klub w swoim jak gdyby zarządzaniu. Pomieszczenia mają służyć młodzieży. Jak mówi Anna Mieczkowska, młodzi chcą, aby była tam między innymi możliwość prezentacji kołobrzeskich muzyków. Więc powinna być scena. Młodzież wspominała, że chciałabym, aby tam pianino było, aby można było prezentować prace plastyczne. To wszystko uwzględniliśmy w naszym projekcie i projekt zostanie wkrótce przygotowany. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont Adabaru rozpocznie się w 2020 roku.